Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Komar Dzisiaj powiemy o temacie, który póki co jest dobrowolny, ale za chwilę będzie obowiązkowy i będzie dotykał praktycznie każdego przedsiębiorcę w Polsce, a mianowicie o e-fakturach i wymianie tych dokumentów z krajowym systemem e-faktur. W dzisiejszym webinarze ekspertem merytorycznym jest adwokat, doradca podatkowy dr Jacek Matarewicz, partner w kancelarii Ożuk Tomczykowski. Witam panie Jacku. Dzień dobry panie Pawle, dzień dobry państwu. Podobnie jak przy innych te tego typu wydarzeniach organizowanych przez nas. Podczas webinaru jest dostępny czat. Zachęcam do zadawania pytań. No i nasi eksperci, Komar oraz, oraz eksperci z kancelarii Orzuk Tomczykowski będą starali się odpowiadać na te pytania. Szanowni Państwo, tych zmian w przepisach prawa w ostatnim czasie oczywiście było sporo, Polski Ład, no ale nie zapominajmy o też bardzo ważnej kwestii, właśnie e-fakturowania i wymiany danych z krajowym systemem e-faktur. E Polska, jako czwarty kraj w Unii Europejskiej, będzie wchodził w ten obowiązkowy e tworzenie faktur, e-faktur. E no i pierwsze pytanie do pana Jacka. E Panie Jacku, czym tak naprawdę jest e-faktura i czym się różni od faktury w PDF-ie, czy jako dokument papierowy? Faktura, yy, faktura jest dokumentem elektronicznym. Dokumentem, który przede wszystkim musi zawierać wszystkie dane, te same dane, które zawiera ta faktura elektroniczna, które zawiera standardowa faktura papierowa. Ustawa watowska, a przede wszystkim dyrektywa 112, którą ta nasza ustawa VAT-owska ma implementować, określa dane, które powinny, powinien taki dokument zawierać. I te dane są określone u nas w artykule 106e ustawy o VAT i każdy dokument, niezależnie od tego, czy my go nazwiemy fakturą, czy jakoś inaczej notą, rachunkiem, możemy nawet anglojęzycznej nazwy użyć, czy, czy, czy niemieckiego rechnung, ale to będzie faktura, jeżeli będzie miała te same dane, które... E, które e, określają nam przepisy i dyrektywy, i, e, e, i te przepisy krajowe. Czyli mówimy tutaj o nie dokumencie, który dotychczas gdzieś tam krążył pomiędzy firmami jako dokument PDF, tylko tu jest faktura elektroniczna ustrukturyzowana, tak? E, tu będzie fakt, faktura elektroniczna ustrukturyzowana, czyli ten wzór w formacie XML, bo tak, tak, tutaj. To na ten moment będzie wyglądało, pewnie być może w przyszłości będzie można podejrzeć ten dokument, ściągnąć, wygenerować jakiś inny plik, w zależności od tego, z jakiej aplikacji, z jakiego oprogramowania będzie podatnik korzystał. Natomiast no, szablon tej faktury jest określony w ramach takiej schemy przez Ministerstwo Finansów. To ma być przede wszystkim dokument, który oczywiście zawiera te wszystkie dane, które dzisiaj określa nam artykuł 106E 106 ustawy. Oczywiście ta faktura elektroniczna też ma w Polsce swoją historię, bo to nie jest tak, że, że, że my tutaj odkryjemy Amerykę, odkrywamy już dzisiaj w formie dobrowolnej i odkryjemy w przyszłym roku w formie obligatoryjnej, prawdopodobnie jak nam Ministerstwo Finansów zapowiada w drugim kwartale 2023, ale tutaj jeszcze e, zobaczymy, bo jak Ministerstwo e, zapowiada te. E, Uzgodnienia z biznesem będą jeszcze y, tutaj decydujące w kontekście tego, kiedy zdążymy, zdążymy implementować. Natomiast ta e faktura ma swoją historię, bo historycznie oczywiście jak spojrzymy na te problemy, które kiedyś się pojawiały, bo tu pan, panie Pawle poruszył temat skanu, PDF-u, jak spojrzymy na historycznie na to, co kiedyś było problemem w kontekście e-fakturowania, no to oczywiście włos zacznie się nam namierzyć na, na głowie, tak? No bo jakby nie było, to te przepisy dotyczące e-fakturowania, one się bardzo na przestrzeni ostatnich lat zliberalizowały. E zliberalizowały się oczywiście na korzyść podatnika. No, historycznie pamiętamy sprawy, w których kwestionowano podatnikowi na przykład prawo do Odliczenia podatku naliczonego z faktury, którą otrzymał w formie PDF, bo organ na przykład uznał, że to nie jest faktura elektroniczna, ponieważ nie jest faktura, nie jest to faktura, która powinna być przechowywana, która jest przechowywana zgodnie z tym, co określono w rozporządzeniu. Tutaj w ogóle wprowadzono te faktury elektroniczne po raz pierwszy do naszego systemu podatkowego rozporządzeniem z sierpnia. O tutaj tak jak zresztą widzą państwo na, na slajdzie od sierpnia 2005 roku. No mamy 2022 więc jakąś tam historię mamy e, i jakieś doświadczenia. No tak, problem oczywiście czy, czy faktura, która jest w formie skanu przesłana, czy, 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 czy taka kopia daje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Odeszły nam trochę do lamusa natomiast no, y, 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 nie jest też tak, że, że tutaj nie ma żadnych ram, tak? No, po pierwsze, oczywiście cały czas e, pamiętamy o tym, że należy zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści tej faktury, czyli ta faktura powinna być niezmienialna, nieedytowalna, czyli do historii zmian tego dokumentu powinien na pewno mieć możliwość wglądu organ kontroli. Te nasze oczywiście systemy bezpieczeństwa powinny to zapewniać, tak? czyli żeby nie zmieniać na przykład po stronie nabywcy odbiorcy danych, które w oryginale faktury zostały przesłane, tak? Więc to jest bardzo ważne. Ta integralność pochodzenia, autentyczność, autentyczność treści. To, to, są, to są oczywiście cały czas takie warunki sine qua non brzegowe, żeby ten dokument mógł być uznany za fakturę elektroniczną. No historycznie oczywiście tych możliwości zabezpieczenia, zagwarantowania tych tych warunków było mniej, teraz z biegiem czasu to, to, to się poprawiło. No, pamiętamy no, akurat to rozporządzenie, które się powołałem z 2005 roku, to ono wymieniało właśnie podpis elektroniczny i EDI tak, jako te jedyne, jedyne gwaranty tego, że to jest faktura elektroniczna, to się, to się, to się oczywiście na przestrzeni ostatnich lat zmieniło. Panie Jacku, czyli podsumowując, e-faktura, o której dzisiaj będziemy mówić, to faktura w formie ustrukturyzowanej XML, lecz taka e-faktura już w, Polski, w Polsce istniała wcześniej, w zamówieniach publicznych. Czyli jakie są tutaj podobieństwa albo różnice tych faktur? Jeżeli chodzi o tą fakturę w zamówieniach publicznych to ona oczywiście funkcjonuje w Polsce w związku z implementacją dyrektywy unijnej dotyczącej takiego elektronicznego fakturowania zamówień publicznych. Tutaj Polska musiała implementować w trakcie 2019 roku stopniowo wchodziły w życie w Polsce te przepisy dotyczące tego fakturowania. Natomiast Tutaj e, niestety ten ksef, stety albo niestety, no na ten moment e, te faktury, które w, w związku z fakturowaniem zamówień publicznych są przez wystawców wysta wystawiane i przesyłane, one też mają oczywiście to w swoją ustandaryzowaną formę, one też są ustrukturyzowane w tym sensie, o którym mówimy, natomiast to są dwa odrębne systemy. No, jest taka dychotomia, ale ni niestety e, dla podatników, którzy korzystają z. KSEF w formie dobrowolnej na ten moment to wystawianie tych faktur w zamówieniach publicznych pozbawia tych podatników możliwości na przykład przyspieszonego zwrotu, jako to, to jest jedna z zachęt do tego, żeby skorzystać z tego KSEF i taka faktura wystawiana w, w, no, w związku właśnie z fakturowaniem zamówień publicznych niestety no, na ten przyspieszony zwrot. Się się nie nadaje, że, mówiąc kolokwialnie, ale Ministerstwo Finansów pra, pra, pracuje nad tym, żeby jak już wejdą w życie przepisy dotyczące e, m, ksef w wersji obligatoryjnej, czyli tego fakturowania dla wszystkich w wersji obligatoryjnej, to tak, żeby no, ministerstwo postara się zagwarantować, aby te systemy były kompatybilne. Dlatego, że no, tak obiektywnie, skoro nas, nas państwo zmusza do tego, żeby wystawiać fakturę w jakiejś tam ustruktury, ustrukturyzowanej, Formie, to nie może wskutek okoliczności, tak naprawdę niezależnych od podatnika, pozbawiać tego podatnika możliwości, na przykład, wcześniejszego zwrotu vat w 25 dni, bo przecież to nie od tego podatnika zależy, że on na przykład tą fakturę w zamówieniach publicznych wysyła w innym systemie, że tak powiem, niż, niż tą fakturę standardową ustrukturyzowaną przez KSEF. I te systemy prawdopodobnie będą kompatybilne, natomiast no, na, na ten moment nie są, i na ten moment no, tu trzeba zaakcentować, że niestety. No ksew tych faktur nie obsłuży e, według stanu na dzień dzisiejszy i nie uprawni nas e, taka faktura, jeżeli raz ją wystawimy do tego wcześniejszego zwrotu, ale to jeszcze będziemy o tym zwrocie, Panie Pawle, pewnie wrócimy do tego. Dokładnie tak. Także podsumowując, rzeczywiście ministerstwo jakiś czas temu jeszcze wskazywało, że że pomiędzy tymi systemami KSEF oraz PEF do wymiany danych pod kątem e-faktur w zamówieniach publicznych, tam generalnie nie ma integracji i rzeczywiście jej nie ma, ale właśnie w ostatnim czasie zauważyliśmy, że ministerstwo stwierdza, że, że będą czynione prace, żeby te systemy połączyć, także na pewno to jest dobry znak. Skupiając się na tych e-fakturach, o których dzisiaj będziemy głównie mówić, na pewno warto też wspomnieć o kasach online, bo widać tam. Podobny cel. tak? I jakie to jest powiązanie, y, y, podobieństwa pomiędzy kasami online, a właśnie fakturami? A tutaj to, to też jest przykład na to, kasy online, na to, że podatki nam się komputeryzują, cyfryzują, y, obieg informacji jest szybszy, szybciej też fiskus chce pozyskiwać pewne dane i temu służy także ksef. O tym, że ten ksef powstanie, to, to, to wiedzieliśmy już znacznie wcześniej, jak ktoś prześledzi lektury raportów NIK-u, gdzie Nik oceniał nieefektywność kontroli podatkowych, był taki raport słynny z, dotyczący tzw. pustych faktur w VAT-ie, gdzie Nik wypunktował skarbówkę, że 1,3% tylko tych wartości wynikających z tych zaległości, które zostały zidentyfikowane, stwierdzone w postępowaniach podatkowych, było uregulowanych. Czy dobrowolnie, czy przymusowo, 1,3%. I tam nikt zarzucał właśnie to, że to jest skutek tego, że za, za wolno um, Fiskus ma, pozyskuje informacje o tych zdarzeniach, zbyt późno jest kontrola versus zdarzenie gospodarcze i w zaleceniach też nikt niejednokrotnie wskazywał na potrzebę utworzenia tak zwanego centralnego rejestru faktur. XF jest taką odpowiedzią na to, bo dzisiaj JPEG też oczywiście zbiera nam te dane, te, te dane do centralne, trafiają do centralnego, centralnych dany, centralnego zbioru danych podatkowych i tak naprawdę też są już podstawą wielu kontroli i postępowań. No i jeżeli chodzi o kasy online, no one też są właśnie takim, takim przykładem tego, że na bieżąco sprzedaż, która jest ewidencjonowana za pomocą urządzenia, jest dokumentowana i, i informacja o tym zdarzeniu wysyłana do centralnego repozytorium kas. To też jest takie centralne zbieranie ad hoc informacji na bieżąco o tym, co co się dzieje. I, I myślę, że to się wszystko wpisuje w jedną e, całość. To jest taka melodia przyszłości. Dobrze, że liberalizujemy przepis, bo trzeba oszczędzać drzewa, żeby, dobrze, żeby dla naszych potomków też trochę zostało tak, tej, tej zieleni. No i taka, myślę, elektronizacja i cyfryzacja sprzyja chociażby temu, żeby ktoś, no bo to zdalne pracowanie oczywiście już wielokrotnie to się podnosi na różnego rodzaju spotkaniach, meetingach, czy, czy zajęciach ze studentami, czy konferencjach, że, że jednak relacyjnie dobrze jest się spotkać. Natomiast no, są takie obszary naszego życia, że jednak ta, ta praca zdalna jest, jest przyjemniejsza. Ktoś może sobie pojechać w jakieś fajne miejsce i, i to tak samo z, tym, z, tym, z tą wymianą dokumentów ze skarbówką korespondencji. To też ma swoje zalety. Tak, zdecydowanie. My też widzimy wśród naszych klientów ten, ten to pójście w stronę digitalizacji, właśnie dokumentów, i one rzeczywiście w, są w, często u klientów w formie zdigitalizowanej, takie faktury, no ale wcześniej trafiły tam w formie PDF-a czy właśnie dokumentu papierowego. no A tutaj będziemy mieć stricte od początku do końca możliwość zarządzania takim dokumentem w formie ustrukturyzowanej. Panie Jacku, ale mówimy o tych faktur ale one tak naprawdę gdzieś trafiają. Jednak stworzony został krajowy system e-faktur. Jakby Pan nam mógł, Panie Jacku, powiedzieć, jak wygląda schemat i przepływ tych informacji, tych e-faktur w zakresie krajowego systemu e-faktur? No, Krajowy system e-faktur to jest system teleinformatyczny, tak? do tego, żeby e, takie faktury wystawiać, odbierać, żeby móc sprawdzić, zweryfikować historycznie te faktury, które zostały w tym systemie wy, e, wystawione. No i oczywiście system, który, e, w ramach którego należy. E, Uprawnić, upoważnić określone osoby do tego, żeby w tym systemie temie występowały, tak, no bo to nie jest tak, że, że z urzędu każdy tam będzie miał dostęp. Przede wszystkim takim decydentem o tym, kto ma dostęp, to powinien być i będzie podatnik, podatnik, który jest identyfikowany przez swój numer NIP-u. E, docelowo, no bo przecież tutaj e, tak jak pan panie Pawle zaznaczył, Polska jest jednym z czterech krajów w Unii Europejskiej, czyli co oznacza, że to nie jest tak, że standardem w Unii Europejskiej jest takie obligatoryjne fakturowanie. Na to, żebyśmy my, jako państwo członkowskie, Taką możliwość mieli, musieliśmy wys wystąpić Polska o zgodę na derogację do najpierw do Komisji Europejskiej. Teraz Rada wyda decyzję w oparciu o zalecenia, projekt Komisji Europejskiej. I tutaj ta derogacja ma być trzyletnia od kwietnia 2023 roku. E I taką zgodę prawdopodobnie Polska. Na to elektroniczne e fakturowanie otrzyma. Więc w ramach tego systemu, oczywiście, będą przede wszystkim, bo tutaj też o to zawnioskowaliśmy jako kraj członkowski, e będą zobligowani do wystawiania tych faktur i, i też odbierania tych faktur przede wszystkim podmioty krajowe, mające siedzibę na terytorium e kraju, co nie oznacza oczywiście, że pod, podmioty, bo mówiłem, że tutaj podatnik jest decydentem, czyli podmioty zagraniczne, które mają NIP. W Polsce wystąpiło rejestrację na potrzeby na przykład VAT-u, mają ten NIP krajowy polski, to one też będą miały dostęp do tego fakturowania. Natomiast, no, oczywiście, nie możemy zmusić podmiotów z innych państw członkowskich, bo to są systemy oczywiście niekompatybilne jeszcze w całej Unii, bo mamy 27 członków Unii Europejskiej, więc, więc każde państwo członkowskie ma w tym zakresie swoje regulacje. I wysyłając fakturę do kraju. Do odbiorcy z kraju, który nie wdrożył, nie implementował takich przepisów, to oczywiście przesłać w ramach KSEF-u. Mu tej faktury nie będziemy mogli i też nie możemy wymagać, żeby on, nie możemy na, nie, na nim wymusić, żeby on tą fakturę odebrał. Natomiast no tutaj, tak jak powiedziałem, Uprawnionymi do funkcjonowania w tym systemie ze strony e, podatnika, no tutaj przede wszystkim jest oczywiście podatnik, osoby wskazane przez podatnika, pracownicy, osoby fizyczne, tych, tych osób uprawnionych ze strony podatnika to może być oczywiście wiele. To może być biuro rachunkowe, e, więc, więc tutaj podatnik, e, oczywiście osoby fizyczne, e, wskazane przez niego organy egzekucyjne, które wystawiają faktury. E, więc to są, to są te podmioty, które w ramach tego, tego systemu e, funkcjonują. I tutaj oczywiście mamy, e, mamy sytuację taką, że podmiot, który Wystawia w ten, te, tę fakturę dzisiaj, wprowadzając do, do systemu. Tutaj jest przy, przyjęto tak, takie założenie, że datą wystawienia faktury w KSEFie jest data wysłania jej do KSEFU. u ona, ona, ta faktura otrzyma taki unikatowy swój numer identyfikacyjny. To nie jest to samo co numer faktury, bo ona będzie miała ten numer, który nadaje oczywiście podatnik w ramach swojego programu, ale wprowadzając fakturę do systemu ona też otrzyma swój... E, swój numer. I z perspektywy oczywiście podmiotu wysyłającego, to datą wystawienia, wysłania jest, da, data wysłania jest datą wystawienia, e, natomiast podmiotu, z perspektywy podmiotu odbierającego, który wyraził akceptację na odbiór takich faktur, no to datą e, de facto umieszczenia w systemie, data umieszczenia w systemie jest datą odbioru tej faktury, więc oczywiście dla niego to też wiąże się z różnego rodzaju konsekwencjami, chociażby z perspektywy e, prawa do odliczenia podatku naliczonego, bo wtedy otrzymał fakturę w kontekście też e, kosztów uzyskania przychodów, w kontekście terminów zapłaty, od kiedy je liczyć. E, czy z perspektywy na przykład faktur korygujących, zmniejszających cenę, data e, zamieszczenia tej faktury w systemie będzie dla kupującego tą datą, w której on musi obniżyć podstawę opodatkowania VAT. Więc, więc tutaj oczywiście ten system e, to będzie taki no, system teleinformatyczny przeznaczony dla dedykowanych osób. E, I zamieszczanie te, tej faktury w systemie no, rodzi so, e, swoje. Swoje konsekwencje podatkowe. Ale mam rozumieć, że jeżeli po przesłaniu takiego dokumentu do krajowego systemu e-faktur, Taki dostawca może również przesłać taką fakturę w formie innej do, do odbiorcy, jakby w celu może nie potwierdzenia, ale przekazania tej informacji. Na początku pewnie taka, taka możliwość będzie powszechna, no ale później pewnie ten, ten obieg w związku z krajowym systemem faktur będzie tak szczelny, że może nie będzie potrzeby przekazywania tych faktur w formie innej niż właśnie XML. A pytanie jeszcze o obligatoryjność, tak? Bo wiemy, że teraz jesteśmy w takiej fazie wstępnej. Za chwilę będziemy w obligatoryjnej. Jakby pan, pani Jacku, mógł powiedzieć tak naprawdę, kiedy się to wszystko zaczęło i, i kiedy prawdopodobnie będzie obowiązek. Chociaż o tym wspominaliśmy, ale warto powiedzieć to jeszcze raz, żeby, żeby państwo, żebyście państwo wiedzieli tak naprawdę, kiedy tak naprawdę jest obowiązek w pełni przes przesyłania tych danych do Krajowego Systemu E-Faktur. No tutaj oczywiście też wracając do tego dobrowolnego, jeżeli to nie wybrzmiało, to, to, to absolutnie to jest bardzo ważne, że na ten moment... Y to kupujący mamy y, taką dychotomię trochę po stronie, po stronie wysyłającego, jeżeli on zdecyduje się na, na ten KSEF. A to jest warunek tego, żeby skorzystać z pewnych preferencji, o których będziemy pewnie jeszcze mówić. Natomiast po stronie odbierającego jest prawo wyboru. Tak? On, może, on może zdecydować, że on jednak nie chce tych faktur dostawać w tej formie. Na razie KSEF nie obsługuje tych zgód odbiorcy na, na e-fakturowanie, więc on może po prostu, czyli te zgody są wy, wyrażane, artykułowane tak jak do tej pory były zgody na na, wyrażane na e-fakturowanie, tak? które już funkcjonowało w Polsce, czyli no, kupujący, nadbywca wyra musi wyrazić zgodę na to e-fakturowanie. Jeżeli on nie chce otrzymywać faktur w formie KSEF-u, yy, to w formie do, dotychczas przyjętej przez strony, strony ustalają już jak ta faktura będzie do niego dostarczona przez sprzedawcę, czy w formie PDF-a, czy, czy papierowej. Tak? Yy, na, natomiast no, oczywiście w wersji obligatoryjnej, jak, jak ten system będzie funkcjonował, no to już takiego wyboru po stronie kupującej Kupującego e, nie będzie. No i najprawdopodobniej, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to, to jest drugi kwartał 2023, ale ten termin może się jeszcze przesunąć i myślę, że między nami mówiąc prawdopodobnie też się nie. przesunie. Dobrze, a jeżeli chodzi o samą fakturę, bo mówimy tutaj e faktura, e faktura, ale tak naprawdę co tak, jakie typy dokumentów mogą być przesyłane w ramach E-faktury? E... Jeżeli chodzi o typy dokumentów, które mogą być przesłane, bo tutaj też pan Pani Pawle powiedział o, o tym takim projekcie dokumentu, to generalnie KSEF dotyczy faktur, tak, które wysyłamy. Wysłanie faktury do zamieszczenia tej faktury w systemie jest datą wystawienia tej faktury, więc tutaj nie mówi się o projektach. No nie ma możliwości, żeby wysyłać sobie projekty dokumentów, jakieś faktury pro forma przez system KSEF. Natomiast no oczywiście Ministerstwo Finansów może jeszcze nad tym popracować Mówi się o fazie, fazie testowania. Być może, w ramach tego, tego testowania udostępni się więcej funkcjonal, funkcjonalności podatnikowi. Natomiast, no oczywiście, be, KSEF będzie obsługiwał faktury krajowe. Te, które dzisiaj wystawiamy za sprzedaż usług, towarów. Te dokumenty, które e, zawierają dane, o których mówiłem na początku, ten sto, e, określone w artykule 106e ustawy vat to te możemy e, e, przez KSEF wystawiać. E, dotyczy to także samofakturowania, czyli tego e, sytuacji, w której kupujący na podstawie porozumienia e, zawartego między stronami wystawia faktury w imieniu sprzedającego. No, oczywiście tą fakturę też musi tam za, e, zatwierdzić, e, tą, 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 tą fakturę, treść tej faktury ze e, sprzedawcą. Będzie Dotyczył system również faktur transgranicznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw, eksportu towarów czy, czy, czy eksportu usług. Natomiast tutaj w tych przypadkach, no, oczywiście, tylko mówimy o wystawieniu faktury w KSEF-ie jako warunek tego, bo wystawianie faktury w KSEF-ie będzie warunkiem tego, żeby podatnik i już dzisiaj jest, mógł otrzymać przyspieszony zwrot w terminie 40 dni, przyspieszony zwrot VAT-u. On musi wszystkie faktury w tym KSEF-ie wystawiać. Już mówiliśmy o tym, że no, jak będzie wystawiał faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, to niestety już tego zwrotu wcześniej nie zostanie. Więc wszystkie faktury w ksef to znaczy, że nawet jak ma kasę fiskalną, to nie może faktur wystawiać za pomocą tego, tej, tej swojej drukarki fiskalnej, no chyba że mówimy o tych fakturach, tych paragonach z nip em fakturach uproszczonych. Natomiast inne faktury uproszczone, to, to, które ma zamiar wystawiać podatnik, nie przez drukarkę, powinien wystawiać przez system KSEF, bo wystawianie faktur poza systemem KSEF pozbawi go tej, tej możliwości, żeby żeby uzyskać ten wcześniejszy zwrot VAT. -u. To dotyczy też faktur na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Te też będzie można wystawiać prze, prze, przez KSeF. Natomiast tutaj mamy taki punkt zaczepienia, że taka faktura akurat nie wystawiona na rzecz tej e, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli mieliśmy sprzedaż e, fiskalizowaną na, za pomocą kasy, nie, nie pozbawi tego podatnika e, zgodnie z tym, co Ministerstwo Finansów tam zapowiada w, tych swoich, do, w swoich komunikatach, między innymi w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej ten dobrowolny jeszcze ksef. To, to, to taka możliwość niepozbawiająca podatnika wcześniejszego zwrotu będzie. Oczywiście przez KSEF możemy wystawić faktury dla tych osób fizycznych, zarówno na żądanie, jak i, jak i tych faktur, które sami z siebie wystawiamy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Można przez KSEF oczywiście... Wystawiać i trzeba. No, no, jeżeli korygujemy, poprawiamy fakturę wystawioną przez KSEF, to też fakturę korygującą powinniśmy też w ramach tego systemu przesłać. Nie możemy tych korekt jakoś tutaj inaczej traktować. Natomiast nie możemy anulować faktury nie? w systemie. W systemie XML. Jak już została przesłana, no to po prostu ewentualna korekta, czy zmiana, czy anulowanie może być wyłącznie przez, przez dokument korektę. A jakie pola znajdują się w tym dokumencie? Bo mam, bo mam rozumieć, że to jest jedna schema XML-owa, więc tak naprawdę dla każdej, każdego typu faktur będzie ten sam schemat. I jakie pola znajdują się właśnie do, możliwe do uzupełnienia na, na takiej e fakturze? No to są, to są te, po, te same pola, tak jak na początku powiedziałem, które no, są wymagane dla faktur w rozumieniu artykułu 106e ustawy VAT-owskiej. Dodatkowo, oczywiście, przez KSEF, tutaj to, to chyba też nie powiedziałem, możemy, możemy wystawiać też faktury, oczywiście zwolnione. Natomiast są takie faktury, które nie zawierają tych elementów wszystkich y, określonych przez artykuł 106e, y, które podatnik wystawia i Tutaj, jeżeli wystawia te dokumenty, e, to nie naraża się na to, żeby no, pozbawić się tego wcześniejszego e, zwrotu. I tu mówimy na przykład o, e, o takich usługach przedmiotowo zwolnionych z VAT-u, e, mówimy na przykład o, o takich dokumentach za przejazd autostradą płatną, które rozporządzenie na przykład w sprawie wystawiania faktur uznaje za faktury w rozumieniu przepisów o VAT. I przede wszystkim chodzi tutaj o dokumenty, które nie zawierają na przykład e, danych dotyczących czy czy, czy danych dotyczących nabywcy i sprzedawcy, tak? tych, tych podatkowych, określonych przez artykuł 106e ustawy VAT-owskiej, więc tutaj te dokumenty można poza systemem KSEF ewentualnie e, wystawiać. Ministerstwo przewidziało kilka różnych sposobów uwierzytelnienia, autoryzacji osoby, która może mieć dostęp albo do wysyłki, albo do odbioru, albo do innych typów procesów w ramach krajowego systemu e-faktur. Jest tutaj też wątek samofakturowania, jakby Pan mógł, Panie Jacku, rozwinąć te, te wątki. Tutaj jeżeli chodzi o samofakturowanie, to nawet w rozporządzeniu tym wykonawczym już wydanym, które nam określa, kto jest tym podmiotem uprawnionym do, do występowania w tym systemie dotyczącym KSEF-u, tam pojawia się artykuł 106d, który dotyczy właśnie samofakturowania, więc, więc tutaj ministerstwo się od tego nie odcina. To jak najbardziej przez KSEF będzie możliwe, tak jak, tak jak wystawianie faktur VAT marża, bo o tych też jeszcze nie, nie, nie powiedziałem. Natomiast jest grupa takich dokumentów, która, których nie, nie będziemy dokumentować i nie dokumentujemy w postaci faktury. Takim dokumentem jest na przykład nota, która dokumentuje rabat pośredni. Tak? Tutaj mamy rabat pośredni polega na tym, że on jest wypłacany nie przez naszego bez, bezpośredniego dostawcę, tylko przez wcześniejszy podmiot w łańcuchu, e, w łańcuchu dostaw, który nie jest naszym kontrahentem, tylko jest kontrahentem naszego kontrahenta. I on, na przykład, wystawia nam taką notę uznaniową, e, która ma swoje skutki w vat tak, bo ja muszę, na przykład, obniżyć e, część podatku naliczonego, którą odliczyłem z faktury, którą dostałem od kogoś innego, od swojego dostawcy. I tej e, noty już w kontekście KSEF-u oczywiście nie nie, nie wystawiamy, nie przepuszczamy przez ten system, bo, bo to nie jest faktura w rozumieniu e, przepisów o VAT. Oczywiście tu kazu, kazuistycznie można by wymieniać tych faktury w nie, nie wystawimy też w, w, w ramach KSEF-u, e, więc tych, tych takich przykładów jest, jest, jest dość dużo. Dziękuję panie Jacku. Pewnie państwo zastanawiacie się o tym jak tak naprawdę w swojej firmie te e faktury będą wprowadzone, jak będzie wyglądała ta wymiana danych z krajowym systemem e-faktur. No i tutaj pewnie państwa nie zaskoczymy. Systemy Comarch są lub będą przygotowane do zmian w zakresie krajowego systemu e-faktur i przesłania tych danych. Dlaczego są lub będą, ponieważ już już pierwsze systemy są uzbrajane właśnie w możliwość wysyłki danych do XEF-u, mówię tutaj o Komar RP Altum. No a w przyszłości każdy z systemów w ciągu kolejnych miesięcy właśnie będzie uzbrajany o te możliwości. A w jaki sposób właśnie będzie można wysyłać te dane, przedstawione tutaj jest to na tym slajdzie. Myślę, że część z Państwa tutaj będzie zadowolona, dlatego że włączyliśmy możliwość, no inaczej, włączymy możliwość komunikacji z krajowym systemem e-faktur w ramach aplikacji Komarch OCR. Czyli te osoby, które już mają aplikację Komarch OCR lub będą miały ją w przyszłości, będą mogły wysyłać te dane do krajowego systemu e-faktur i oczywiście pobierać faktury kosztowe. Dla tych, którzy nie mają tej aplikacji lub nie będą jej mieć, mamy drugą opcję, nabycie modułu Komar Ksef. No i w ramach tego modułu właśnie też będzie możliwość wysyłki oraz odbioru danych w ramach krajowego systemu e-faktur. Te rozwiązania będziemy budować w rozwiązaniach Komar budujemy w rozwiązaniach Komar ERP w taki intuicyjny, przejrzysty sposób, na listach dokumentów, w rejestrach VAT, po to, żeby nie dodawać tych nowych ikonek, aplikacji, a żeby te funkcjonalności były zaszyte w systemie i żeby one były bardzo proste do użycia, żebyście Państwo nie musieli się uczyć tych rozwiązań, ale żeby z drugiej strony były te możliwości bardzo Duże pobierania i zarządzania tymi fakturami, bo wiemy, że bardzo wiele różnych sytuacji i procesów u Państwa jest. Także staramy się przewidzieć wszystkie możliwe, żeby uprościć to zarządzanie fakturami w firmie. Szanowni Państwo, myślę, że teraz przejdziemy do ostatniego kroku naszego webinaru, a chociaż pewnie trochę potrwa, a mianowicie do pytań i odpowiedzi ponieważ część z Państwa wykorzystała tą możliwość zadania pytania przy zapisie na webinar i właśnie wybraliśmy tutaj takie kilkanaście pytań, które najczęściej padały. No i pierwsze pytanie do Pana Jacka. Ile dni od wystawienia faktury istnieje obowiązek przesyłania jej do krajowego systemu e-faktur w momencie, kiedy będzie już on obligatoryjny? No tutaj terminy wystawienia faktur określa nam artykuł 106i ustawy VAT-owskiej. On stanowi, kiedy najwcześniej mogę wystawić na przykład fakturę. Tak? To jest 60 dni przed, przed wykonaniem usługi czy dostarczeniem towaru. W przypadku XEF-u te faktury zamieszczone w systemie są datą wystawienia faktury. I tak jak powiedziałem wcześniej, no nie ma takiej możliwości na ten moment, aby przesyłać sobie fakturę w formie jakiegoś projektu, nie? Czyli, czy proformy. Tutaj jak już zdecyduje się na oficjalne wysłanie tej faktury przez KSEF, to ma to swoje skutki. Jak się pomylę, no to muszę to poprawić fakturą korygującą. Więc E, więc tutaj, e, no nie, odpowiadając na to, na to pytanie, nie da się tutaj niestety utwierdzić w przekonaniu pytającego, że, że można, e, no, oczywiście, być może coś się zmieni, bo, bo, bo na razie mówimy o założeniach. Przepisy wejdą w życie w drugim kwartale, być może 2023 roku, w trochę odmienionej postaci. Natomiast na ten moment no, nie można wysłać faktury wcześniej, po to, żeby ktoś, żeby ktoś ją sprawdził, i później jeszcze raz ją przesyłać. No, chyba, że wyślemy klientowi taki projekt dokumentu. No, to wtedy nie będzie to faktura, tylko jakiś taki draft, nie będący fakturą. To strony mogą wtedy ustalić między sobą taką wcześniejszą komunikację. Nie? Kolejne pytanie. Czy w przypadku obowiązkowego KSEF konieczna będzie akceptacja odbiorcy faktury? To chyba odbrzmiało, ale by Pan mógł Pani Acko powtórzyć. Nie będzie konieczna akceptacja, ponieważ no będzie zmuszony do tego uczestnik naszego obrotu krajowego, mający siedzibę w Polsce, żeby z tego systemu korzystać i no zostaniemy postawieni przed faktem, przed faktem dokonanym, co tak jak już powiedziałem wcześniej, będzie rodziło swoje konsekwencje. Dla kupującego, no bo data zamieszczenia tej faktury w systemie, no trzeba będzie tego pilnować. Po prostu nie można przespać, bo to ma swoje, swoje konsekwencje. No i kolejne pytanie, chyba też na nie padła odpowiedź, czy można anulować fakturę? No to tutaj rzeczywiście dokument wysłany do krajowego systemu e faktur po prostu on już tam jest. Możliwość anulowania nie ma, ale jednak jest możliwość korekty, która tak naprawdę później nie wpłynie podatkowo na tą sytuację. Panie Jacku, czy wiemy, jaka część podatników obecnie korzysta z KSEF? Ukazał się Taki artykuł w gazecie prawnej jakiś czas temu, który odnosił się wprost do tego problemu. I pokazał, jak mało popularne jest to w tym momencie rozwiązanie, bo tam według danych przedstawionych przez Gazet Dziennik Gazetę Prawną wynikało z tych danych, że tylko 258 uwierzytelnień miało miejsce, a wiemy, że uwierzytelnienie to nie jest, nie równa się jeden podatnik, jedno uwierzytelnienie. A w ramach jednego podatnika tych uwierzytelnień może być kilkadziesiąt, w związku z tym no, nie jest to jeszcze popularne rozwiązanie w Polsce. Dziękuję za tą odpowiedź. Teraz chyba pytanie bardziej w, w stronę systemów Komar RP, bo rzeczywiście w jaki sposób Komar przygotowuje systemy do planowanego rozwiązania w zakresie KSeF, obiegu dokumentów wewnątrz firmy, współpracy biur rachunkowych, tak, żeby uzyskać największe korzyści. To rzeczywiście tutaj nasi projektanci planują takie rozwiązania, żeby przemyśleć i zaplanować wszystkie możliwe scenariusze, które mogą być dostępne w firmie. Ja również dodam, że oczywiście zakres Autoryzacji i upoważnień jest w ramach też systemu Komar RP, więc tutaj będziemy wykorzystywać zarówno token, jak i podpis kwalifikowany, o którym też ministerstwo często wspomina. Warto też dodać, że my już od wielu miesięcy współpracujemy z ministerstwem i oczywiście korzystamy z bramek testowych, które Ministerstwo udostępnia w ramach API, a żeby właśnie bezpośrednio systemu Komar RP się do, do tego. Systemu RP, krajowego systemu E-faktur przyłączyć. No i wymieniamy naprawdę szereg dialogów z Ministerstwem Finansów. Ważne również, myślę, że dla Państwa też jest informacja taka, że takie wysyłanie dokumentów wsadowe, czyli nie pojedyncze, ale jednak grupowe, będzie dostępne również u nas w systemach i to na pewno też usprawni procesy w Państwa firmach. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca webinaru. Bardzo duże podziękowania dla Pana Jacka Materwicza, partnera Kancelarii Orzuk-Tomczykowski. Dziękuję Panie Pawle, dziękuję Państwu. Podziękowania również kieruję dla Instytutu Rachunkowości i Podatku, który objął patronat merytoryczny nad dzisiejszym wydarzeniem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, dziękuję za pytania zadane na czacie i do zobaczenia na kolejnych webinarach.